Też czuć się samotnym, nie mieć nikomu, komu mogłoby się zaufać, a mimo wszystko działać na rzecz innych osób, mimo wszystko kochać ich, pomagać im, nie zamykać się samemu w sobie. Tego właśnie uczy mnie dzisiejsza Ewangelia, bo Jezus tak się właśnie czuł. Czuł się samotny i opuszczony. Na to naprowadza mnie ostatni werset, który mówi, że Jezus nie mógł się nikomu, nie mógł nikomu zaufać, ponieważ wiedział, co jest w sercach ludzkich. Czyli on widział, że ludzie nie do końca są szczerzy, kiedy mówią, że się przemienili, że wszystko jest wspaniale, że kiedy mówili, że mówi fajne rzeczy, że w gruncie rzeczy czasami mogli mieć w sercu ogromną złość na niego i chęć zabicia go. Czyli nie mógł się czuć bezpiecznie, wiedząc to wszystko. I mógł mieć poczucie fiaska, że przecież to wszystko, co mówi, to i tak nie trafi do nich. A jednak nic. A jednak próbował dalej. Dlaczego to takie trudne? Bo gdy sobie to wyobraża, pewnie dużo osób czuję więcej niż jest powiedziane. To jest taka zdolność ludzi. Niektórzy mogą mieć ją w wyższym stopniu, niektórzy niższym. Ale pewnie miałeś kiedyś takie poczucie, że widzisz jakby więcej niż jest powiedziane. Jaki to dyskomfort wywołuje, kiedy widzisz, że człowiek mówi jedną rzecz, a myśli coś innego. Czy widzisz po jego czynach, że pewnie coś innego stoi za tymi słowami? I nawet jeżeli nie masz tej zdolności, tak jak jest do czytania w myślach, bo jej nie mamy, to ten dyskomfort, to poczucie, że nie masz jak na 100% nikomu zaufać, rodzi poczucie osamotnienia, rodzi poczucie takiego chęci może właśnie wycofania się, zamknięcia, otoczenia swojego serca taką jakąś szczelną otoczką. A jednak z dzisiejszej Ewangelii biorę tą odwagę, to taką. Takie właśnie można powiedzieć samozaparcie, że mimo, że wiesz jak jest, to jednak działasz, to jednak kochasz, to jednak próbujesz nie zamykać się i działać. A ty jak na ten temat myślisz? Jak sobie z tym radzisz? Z tym chęcią wycofania się, zaprzestania? Podziel się ze mną. Cześć.